Gotowi? W naszym klubie zaczynamy pracę z dziećmi już praktycznie od 5-6 roku życia, czyli to jest rocznik 2001-2002. Już pokazują się, już przychodzą do nas do klubu i z nimi już zaczyna się ta praca. Treningi są prowadzone 3 razy w tygodniu. Jest to zabawa, typowa zabawa dla dzieci. Oni poprzez zabawę poznają kunszt piłki nożnej, tego, że ta gra jest naprawdę czymś wspaniałym i no, widać, że one to kochają i coraz bardziej, coraz profesjonalniej do tego podchodzą. Muszą najpierw opanować podstawowe rzeczy, takie jak przyjęcie, jak zagranie, jak zobaczenie, że kolega jest na lepszej pozycji, czyli szukanie siebie, że nie jest tylko sam na boisku. No i strzały, bo ta gra polega na tym, że trzeba strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika, żeby wygrać mecz. Dzięki sponsorom, którzy pomagają naszemu klubowi, tak naprawdę rodzice praktycznie znikomą ilość własnych środków finansowych muszą przeznaczyć na to, żeby dzieci mogły trenować u nas w klubie. Jesteśmy alternatywą dla wszystkiego tego, co dzieci, na co dzieci czeka na uliczkach osiedlowych. Dzieci przychodząc na suche stawy mogą rozwijać się fizycznie, mogą doskonalić swój warsztat piłkarski, a przede wszystkim mogą bardzo dobrze spędzać swój wolny czas. Każde dziecko może przyjść, spróbować swoich sił. My jesteśmy otwarci dla Was, więc zapraszamy Was serdecznie. Przychodźcie, pytajcie o nas, a my Wam będziemy chcieli pomóc i czegoś Was nauczyć. Nazywam się Tom Vernimmen. Jestem fotografem. Pochodzę z Belgii. Od 3 lat pracuję nad fotoesejem o Nowej Hucie. W Polsce spędzam 6 miesięcy rocznie. Zanim przyjechałem do Nowej Huty, wyrobiłem sobie pogląd o tym miejscu na podstawie informacji z książek i internetu. Nowa Huta jawiła mi się po prostu jako zatrute miasto. Lecz kiedy znalazłem się tu, okazało się, że tak nie jest. Nowa Huta to bardzo skomplikowane zjawisko. Nie ma tak wyraźnego charakteru jak stary Kraków albo inne polskie miasta, w których byłem. To jest chyba zbyt skomplikowane zjawisko, by w pełni ująć je na zdjęciach. Nowa Huta to z jednej strony duże miasto, a z drugiej strony atmosfera, jaka panuje w niedzielę na placu centralnym, przypomina wieś. Plac centralny jest op zondag, dan lijkt het als een dorp. Próbuję zrozumieć to miejsce, ale to nie jest takie proste. Zdjęcia w Nowej Hucie to najtrudniejsze zadanie ze wszystkich wyzwań fotograficznych, jakie dotąd podjąłem. Huta wydaje się pusta i może nawet nudna. Ludzie wychodzą ze swoich mieszkań do sklepu albo do doktora i wracają z powrotem. Trudno jest nawiązać jakiś bliższy kontakt, ponieważ ci ludzie nie przejawiają właściwie żadnej aktywności po zachodzeniu. Niektórzy mówią mi tak. Ludzie w Nowej Hucie chodzą ulicami wolniej niż gdziekolwiek indziej, ponieważ oni sami budowali to miasto i postrzegają te ulice, te place jak własny salon. Inni zaś widzą to inaczej. Powiadają, Nowa Huta jest jak stary człowiek, który dzień po dniu staje się coraz starszy i coraz słabszy. Też w pewnym stopniu podzielam tę drugą opinię. Nowa Huta znika. Nowa Huta jest een beetje aan het uitsterven. Het aangename om een buitenlander te zijn. To wygodne być obcokrajowcem. Wolno ci mylnie interpretować pewne rzeczy.
Zawsze też masz możliwość poprawić to, zmienić pogląd, uczyć się na bieżąco. Om te leren van de situatie. Ja nie mam nic do powiedzenia.